Na początku przenieśmy się do starożytnego Rzymu, lata 60. naszej ery, czyli czas panowania cesarza Nerona. I oczywiście, jeśli dobrze kojarzycie, to rozpoczynamy od wydawnictwa Taurus Media i takiej serii, jaką jest Murena. Autorami są Defoe, Delaby. Defoe odpowiedzialny za scenariusz, Delaby za Delabay za rysunki, a za kolor... No i tutaj będzie znowu łamanie języka Petitex. Petitex. Pewnie to się czyta Petitier może. No tak, no to jest zawsze ten niesamowity sport, kiedy ludzie niewładający francuskim językiem mają za zadanie publicznie przeczytać takie to nazwisko. Taurus Media przejęło serię po wydawnictwie Egmont i rozpoczęło właśnie drugą część tej serii. Księga piąta, księga szósta, księga siódma, księga ósma. Już jakiś czas temu wam mówiłem o księdze piątej i dzisiaj przyszedł czas, żeby opowiedzieć parę słów o całej serii. Mówisz, że to od księgi piątej druga seria tak jakby, a co z tymi poprzednimi tomami? No właśnie, je wydawał Egmont jakoś 11 lat temu, 12 lat temu, na początku XXI wieku. Czyli pewnie już są niedostępne. No, trzeba by się trochę napocić, żeby dostać te tomy. No i właśnie tutaj pojawia się pierwsze, najważniejsze pytanie. Czy można czytać ten komiks, nie znając pierwszych czterech tomów? I oczywiście odpowiedź jest jedna. Owszem, można, aczkolwiek na początku, zwłaszcza w piątym tomie, mamy i trochę na początku w szóstym, mamy takie jakby problemy, ponieważ oni nawiązują trochę w rozmowach do wydarzeń z tych pierwszych czterech tomów i nie wiem, o co chodzi. Między innymi tutaj, no i z kontekstu oczywiście normalnie czytelnik potrafi wywnioskować, że w pierwszych czterech Lucius Murena stracił swoją matkę, tutaj Lolę Paulinę, której otrąbano głowę, co ma później wpływ w tomie szóstym, że tak powiem, na działania samego cesarza. Oni tam też poznają się, ci główni bohaterowie, na przykład Balba, niewolnik, który właśnie zaprzyjaźnił się z tym patrycjuszem Luciuszem Mureną. Aczkolwiek jakby nie są istotne te informacje, żeby zrozumieć, jaka jest intryga w tych czterech tomach, które dzisiaj przyniosłem do radia. A intryga jest niezwykle banalna, w zasadzie, jeśli tak się skróci. Otóż nasz główny bohater Lucius Murena zakochał się w pięknej Akte, aczkolwiek cesarz Neron wysyła tą Aktę, znaczy najpierw ją oddaje jednemu z dowódców legionów rzymskich i wysyła ją do Galii. I to tak w ten sposób rozpoczyna się, że tak powiem, zemsta Luciusza Mureny na cesarzu Neronie, który oczywiście ma swoje również własne problemy. W tym komiksie mamy parę takich drobnych wątków, przedstawiłem wam ten najgłówniejszy, aczkolwiek są poboczne, jak na przykład oczywiście straż cesarza ma za zadanie właśnie pojmać tajemniczą kobietę w czerwonej masce, która w tomie piątym, na początku właśnie serii wydanej przez Taurus Media, miała czelność wygrać z samym cesarzem w wyścigach rydwanów. I tak się właśnie rozpoczyna wątek. On już jest, że tak powiem, zakończony w tomie szóstym, ponieważ okazuje się, że owa dziewczyna to jest Galijka. I w trakcie, kiedy Murena goni za swoją Aktę, za tymi legionami rzymskimi, dociera do Galii, w których też jest właśnie lokalny spór między Cervarixem, między tą właśnie tajemniczą panią w czerwonej masce, a legionami rzymskimi. Tam dochodzi do tragedii i Lucius Murena wraca właśnie pełen nienawiści, żeby zgładzić samego Nerona. Czyli mówisz, że oni do Galii się wybrali? Tak. I to sobie z Asterixem? Tak, i teraz mamy trochę inną wizję dzielnych Galów, ale też przypominam, że jednak Asterix i Obelix już dawno nie żyją, ponieważ oni byli za czasów Juliusza Cezara, a tutaj jest akurat mamy czasy Nerona. No tak. Także powiedzmy, że już przepis na magiczny napój już nie przetrwał do tamtych czasów i stąd Galowie musieli zmienić swoją strategię. Ogólnie tutaj mamy, później się pojawiają kolejne postaci, oni mają tam swoje własne wątki, tam króciutkie. Nie ukrywajmy, że króciutkie, oczywiście całość dąży do epickiego pożaru Rzymu.
I w zasadzie na tym kończy się przedstawianie nasze przedstawianie tego scenariusza. Chciałbym teraz omówić jakby ciekawostki, ponieważ jakby poszczególne tomy Mureny są średnie. Aczkolwiek cała seria nagle daje innego wydźwięku. Kiedy łykniemy wszystkie tomy jakby na raz, teraz mamy już zakończenie serii, jest tom ósmy, czyli księga ósma, można śmiało sięgnąć do tej serii, to jakby w każdym tomie mamy ukryte jakieś takie ciekawostki. Rozpocznę wyjawianie tych ciekawostek od przepisów, które mamy zawsze na końcu każdego tomu. Te przepisy pozwalają nam zrozumieć mentalność z tych Rzymian, ponieważ już w tomie piątym dowiadujemy się, że tak naprawdę Rzymianie nie byli pruderyjni. Że na porządku dziennym była praca jako pani, która obsługuje mężczyzn, na przykład w czasie imprez. Że oni właśnie jakby ten komik sam w sobie też kipie seksem. Bo oni się w tym w ogóle nie hamują. To tam jest dla nich na porządku dziennym. Tak jak dzisiaj na przykład to byłby temat tabu, że ojejku, tutaj nie wiem, facet z facetem, albo tam kobieta z facetem i ona jeszcze zaprasza swoją niewolnicę, żeby do trójkąta, żeby było ciekawiej. Tutaj mamy na porządku dziennym, bo tak faktycznie było. W starożytnym Rzymie to było na porządku dziennym. Nawet jak są jakieś panoramy starożytnego Rzymu, mamy na przykład... Kiedy żołnierze zdają relację Neronowi, że Rzymowi tego lata grozi niebezpieczeństwo pożaru, ponieważ architektura jest drewniana, ulice są ciasne i mamy właśnie rzut na te uliczki, to gdzieś tam sprawne oko czytelnika znajdzie tą parkę na balkonie, która kopuluje. Zabawia się. W ten sposób. Tak jest. Także komiks kipi seksem. I że tak powiem, takim subtelny sposób i też dosyć negatywny, ponieważ dochodzi tutaj do brutalnych scen gwałtu. Mamy tutaj chociażby problem Rzymianina Rufulusa, który po prostu jeden z patrycjuszy ma na służbie jego córkę i oni po prostu, żeby go wkurzyć, opisują, co z tą córką zrobią. No i to są akurat treści, których nie wypada o tej porze w radio przyswajać. Także też świadczy to o tym, że jakby komiks dedykowałbym zdecydowanie starszym odbiorcom. Mimo, tak, że historycznego tła, to zdecydowanie dla starszego odbiorcy. Oczywiście. Co dalej? Jeśli chodzi o takie ciekawostki, to mamy pokazane właśnie ten Rzym pełen zabobonów. Przypominam, że starożytni Rzymianie adoptowali różne wierzenia i oni tam często wspominają o swoich bóstwach, jakieś tam gusła i tak dalej. Co więcej, starożytny Rzym to było miejsce wielokulturowe. To było na porządku dzielnym, że właśnie mamy wyznawców tej i tej religii i pojawia się ciekawy wątek, czyli sekta chrześcijan. Ponieważ tutaj w serii Murena przejawia się święty Piotr. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ w ogóle postać świętego Piotra, który rozmawia z Neronem, którego spotyka, kiedy Neron idzie incognito sobie powędrować po Rzymie, i on tutaj właśnie prosi go o pomoc. I tutaj chciałbym rozwinąć moje słowa sekta chrześcijan, ponieważ to jest akurat cytat z tego komiksu, ponieważ to jest właśnie lata 60., czyli 60 lat po narodzeniu Jezusa, czyli jakby chrześcijanie wtedy nie zdominowali jeszcze całej Europy i świata. Chrześcijan było niewiele, czyli byli traktowani tak na dobrą sprawę przez Rzymian jako sektę, jako jakby nowy nurt w religii. No, to są Żydzi, którzy wierzą, że właśnie Jezus nie tylko był prorokiem, ale równocześnie jest Synem Bożym. Pewne zmiany już w patrzeniu na religię po prostu. Także kolejna ciekawostka, w jaki sposób została zaprezentowana tutaj sekta, ale sekta w cudzysłowie chrześcijan. Także tutaj w cudzysłowie, ponieważ wiadomo teraz w naszych czasach to słowo sekta ma trochę innego znaczenia, innego brzmienia niż w tamtych. Jeszcze sobie parę ciekawostek tutaj wypunktowałem. Na przykład dowiadujemy się, co to jest pugilat, bo w pewnym momencie jakby ten niewolnik Balba bierze udział w pugilacie, żeby dzięki wygranej z pugilatu, to jest taka walka bokserów, zdobyć pieniądze, fundusze na kolejne akcje. I tutaj dzięki temu mam mnóstwo ciekawostek. Chociażby, ja ci dam do ręki, żebyś sam zobaczył, księga szósta, publiczna ubikacja.
Tak wyglądały, proszę ciebie, na stronie drugiej, że można zobaczyć publiczne ubikacje. Jak wiemy z lekcji historii, Rzymianie nie używali papieru toaletowego, tylko mieli takie gąbki na kijach, którymi się podcierali. Tutaj widzisz strumyczek z akweduktu, żeby tą gąbkę oczywiście sobie opłukać. I jak wyglądały właśnie publiczne ubikacje. I to jest tylko przykład, oczywiście zabawny przykład na to, że ten komiks obfituje w mnóstwo, wielką ilość ciekawostek, jak wtedy w ogóle wyglądała architektura, zwyczaje, życie codzienne w starożytnym Rzymie. I nie tylko wśród tej elity, wśród patrycjuszy, ale również wśród pospólstwa kasty niewolniczej. Mamy również nawiązania do pewnych klasyków. Księga ósma to jest ten cały wielki pożar Rzymu. Tutaj fajnie został rozwiązany. Ja się tak trochę bałem, że on będzie tylko, będą tylko wzmianki albo po prostu tak to potraktowane, że jest ten pożar, w tle ludzie uciekają. Nie, tutaj akurat twórcy się bardzo przyłożyli, ponieważ mamy kierunki, jakby kiedy, gdzie ta, w którą stronę wojsko rzymskie puszczało to spanikowane ludność, że potem chcieli na te pola marsowe ich przerzucić i tak dalej, gdzie mogą uciec przed tym pożarem. Co więcej, mamy bardzo ciekawe nawiązanie do słynnej sztuki George'a Bernarda Shawa, opartej na tekście Aulusa Galliusza. Tutaj to jest, przeczytam przypis. Niewolnik Androkle zostaje rzucony na pożarcie drapieżnikom w rzymskim cyrku, jednak oszczędza go i ratuje lew, któremu zaleczył ranę podczas swego pobytu w Afryce. Myślę, że tą historię wszyscy kojarzymy. Często bardzo, że tak powiem, rozwijana w różnych komiksach, różnych serialach i tak dalej. Ten słynny cierń, ten lew, który tak, płacze, tak, bo ma cierń w łapie. Nie ma to jak walnąć mikrofon. A potem właśnie bohater go ratuje i ten lew mu się odwdzięcza. Tutaj jest jakby ta historia trochę inaczej zinterpretowana, która ma miejsce właśnie podczas tego pożaru Rzymu. Mamy mnóstwo informacji historycznych. Trzeba zaznaczyć, mamy też posłowie w tym komiksie, że jednak pomimo tych aspektów historycznych, to jednak tutaj mamy pewną dozę interpretacji autora, że to pomimo tego tła historycznego, oni tutaj zmieniają trochę historię, także nie jest to, że tak powiem, podręcznik do nauki. Żeby po prostu przedstawić to, co chcą przekazać. Tak, tak? Jest, tak jest, że na przykład chociażby sam pożar Rzymu, kto spowodował pożar? W komiksie mamy, że konkretni bohaterowie. Mhm. Potem mamy, że wszystko zostało, cała wina przerzucona na chrześcijan, a historia na przykład sugeruje, że to mógł być sam cesarz i tak dalej. Także mamy tutaj drobne zmiany. I jeszcze parę słów na temat szaty graficznej, która myślę jest wizytówką tego komiksu. No tak, wizualnie robi spore wrażenie, szczególnie to, jak zostały nałożone kolory. Jest tak. Tworzy bardzo fajny klimat i no, nie da się oderwać oczu po prostu od tego, w jaki sposób zostało tutaj wszystko przedstawione. Technicznie nic nie można zarzucić tej szacie graficznej. Doskonałe rysunki, świetne proporcje, realistycznie rysowane twarze. Architektura to właśnie majstersztyk. Mnóstwo pracy, rewelacja. Te kolory właśnie, aż jak się przegląda tutaj, weźmy na przykład tą piątą do ręki, to te barwy jakby też sugerują, że czujemy wręcz to palące słońce tego Rzymu. Tak, że jest nam Rzymu, ciepło od razu. Jest nam ciepło od razu. Aczkolwiek, pomimo tego, że tej szacie graficznej nie można nic praktycznie zarzucić, to jednak brakuje trochę brudu. Ten Rzym jest taki czyściutki. Wszystko jest śliczne, pachnące, a to przecież treść jest dosyć okrutna momentami. Nawet mamy opisy, że tam cesarz idzie, czy tam pomiędzy brudnymi ulicami Rzymu, prawdopodobnie zaraz ci to znajdę i przeczytam. O jest. Zagłębili się w zaułku Rzymu, tego przepastnego miasta, miasta studni, miasta bagien, ciasne, pełne zakrętów, pełne ścieków uliczki, wozy z oderwanymi kołami, ścierwa psów o rozwleczonych wnętrznościach, odwieczne budowy wystawione na deszcz, chnące tchnienia słońca, kuchenne dymy, zapachy resztek potraw, plamiących brudne tuniki zlane wodą i winem i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj mamy po opisach, że ten Rzym był brudny. Nie widać tego brudu. Nie widać tych ścierw rozkładających się i tak dalej. Mają kijki namaczone wodą. Ja o tym już mówiłem, kiedy oczywiście omawiałem tą piątą jakiś czas temu, aczkolwiek jednak troszeczkę brakuje tego brudu.
Ale jak wspomniałem, nie można nic zarzucić negatywnego tej szacie graficznej, ponieważ no jest świetna praca, świetny robi efekt. To na pewno. Kiedy się wertuje ten komiks, to naprawdę coś niesamowitego. Także seria Murena zakończona już. Tom piąty, znaczy to jest druga część, tom piąty Czarna Bogini, tom szósty Krew Bestii, tom siódmy Żywioł Ognia i tom ósmy Zemsta Popiołów, tylko z wydawnictwa Taurus Media.